Siemkowicowie, witam was w 13 odcinku z Nomadsland. I ten odcinek zaczynamy od puszczenia pracownika, żeby nam skończył tutaj nawozić pole kukurydzy. Ponieważ z tej kukurydzy mam zamiar z niej zrobić kiszonkę. To już wam w sumie powiem, tak od razu, że ta kukurydza pójdzie na kiszonkę. Ona nie będzie na ziarno, tylko będzie na kiszonkę, żeby mógł z niej bardzo dużo zarobić. Czy to się opłaci? Nie wiem, zobaczymy. Ale już mam plan, co na tym polu posieję kolejne. I mam też plany na tę serię jeszcze większe. Bo ja sobie teraz tak patrzę na tę serię i tak myślę sobie, co mam robić. I teraz po nagraniu tego odcinka mi takie pomysły naszły, że to jest aż niemożliwe. No ale dobrze. Już nie wybiegajmy tak w przyszłość. Ja sobie teraz wsiadam do mojego Landiniego i musimy sobie go tutaj odstawić przy tej mojej fabryce mebli. Żeby tam już ta fabryka mogła te wszystkie meble wyprodukować, a czy meble, żeby mogła te wszystkie deski już przetworzyć na meble właśnie. Bo te właśnie deski, znaczy nie są one mi jakoś potrzebne i nie stracę ich tak dużo, jakbym nawet tą fabrykę zburzył. No ale zawsze to coś tam jest, nie? No i trochę szkoda by było. Ale dobra, ten pracownik sobie tutaj ładnie jeździ, ja trochę mu tam zwiększyłem prędkość, żeby mógł sobie na przykład szybciej cofać, szybciej zawracać, no i szybciej jechać po polu. Żeby po prostu tak nie marnował czasu. No więc ja tu mam jedną paletę już mebli. I teraz sobie muszę zbudować fabrykę tego, mąki. Młyn zbożowy po prostu, boże, zapomniałem słowa i tak próbowałem coś tu wymyślić na szybko. Młyn zbożowy po prostu muszę postawić. No więc tak myślałem sobie, gdzie go postawić, muszę tutaj przy tej, przy tym tartaku. Tak średnie takie miejsce. Może tutaj gdzieś, może gdzieś o tutaj na przykład? Nie, no chyba nie. Więc postawimy sobie chyba go tutaj przy tym polu, tylko najpierw trzeba zrobić do tego dojazd. Więc wezmę sobie tutaj, zrobię drogę i będzie już tam piękny dojazd do tego młynu. No dobrze, więc tutaj sobie teraz taką drogę zrobimy. Aha, to trochę mi się tak nie zaszło, no ale trudno. Kto by tam na to odpatrzył? Więc ja sobie muszę teraz tutaj dorobić linię, żeby wiadomo było, że tam nie można wyjechać poza tą drogę. No po prostu też, no nie wiem, po prostu jakby tylko ja gram tutaj na tym save'ie, no ale no wiecie, żeby to ładnie wyglądało chociaż, no nie? Bo to widzą ludzie. To nie jest tylko dla mnie, bo jakbym ja sobie miał tak budować, to raczej bym to tak na odwal się robił. Bo to jak dla mnie tylko, to wiecie, no. Przecież ja nie będę tak robił. Tylko tu mi się trochę linie nie zeszły, więc muszę sobie trochę zwęzić tą drogę. Bo nie chciałem już jej bardziej poszerzać, więc sobie po prostu zwęziłem. O taką jedną kratkę. Bo jak dla mnie to farmingu są właśnie takie kratki. Ale to już nie wiem. No dobrze. I teraz tylko trzeba wyznaczyć środek. Tylko coś mi tutaj nie wychodzi, więc jeszcze raz. Czy wszystko zmazałem i jeszcze raz sobie wyznaczymy ten środek. No. Więc tutaj mamy środek tej drogi i tutaj trzeba przeprowadzić taką linię. Oczywiście tu nie będzie przez całą drogę linia ciągła, będzie trzeba tutaj zrobić przerywaną właśnie. Tylko coś mi się tutaj te linie tak powoli rozjeżdżają. Coś, one takie są trochę za długie, z tego co widzę. Więc no nie, no coś tutaj nie wyszło totalnie. Więc muszę to wszystko zmazać i od nowa namalować te linie. Więc ja sobie tutaj tak jakby na cztery kratki maluję. Jakby ja to widzę tam jak sobie maluję. Nie wiem czy wy to też na przykład widzicie. A jak dla mnie to są właśnie takie cztery, nie wiem jak to wytłumaczyć po prostu. No takie cztery, no kratki, no coś tego typu, no nie? Ja sobie właśnie tak maluję. No jakby, o, jakby cztery kliknięcia, o, coś takiego. Tylko że ja to po prostu trzymam ten przycisk. No nie wiem jak to wam dokładnie wytłumaczyć. Może zrozumiecie mnie, może nie. Po prostu no robię takie linie krótkie, okej? Okay? Może tak będzie o wiele łatwiej. No dobrze, więc tu już linię mam, to teraz trzeba tylko trawą pomalować. Więc tutaj sobie teraz zamalujemy szybko trawą, żeby tutaj już było ładnie. Tutaj też, przy tych headerach. Jeszcze tutaj krzaczka zamaluję. No. I teraz można postawić młyn zbożowy nareszcie. Więc sobie go tutaj stawiamy. Pięknie. No i teraz trzeba zrobić tutaj do niego jakiś dojazd. I powiem wam od razu, że mi naprawdę wyszedł. Ja się nie... Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Więc może nie będę aż tyle gadał. Zaraz zobaczycie. Ja sobie tutaj rozwijam taki plac. Teraz sobie tutaj zrobię pod skosem linię. Proszę bardzo, nawet mi wyszło. Tutaj sobie jeszcze trawę domaluję, bo coś tam mi nie dokończyło się. Nie dokończyłem tam trochę tej trawy. No ale nic. I teraz tutaj myślałem, że zrobię po prostu takie prostokątne, bo przecież w farmingu nie da się robić linii pod skosem. No i tak sobie myślałem do tej pory. No i teraz zobaczcie. Ja sobie tutaj namalowałem i pomyślałem sobie, a może spróbuję tą linię pod skosem. I tak tutaj paski wyszły, ale jak zamalowałem to trawą po tej drugiej stronie, to zobaczcie jak idealnie linia pod skosem mi wyszła.
i po drugiej stronie wyszło mi dokładnie to samo, tylko tu sobie jeszcze muszę poprawić. I zobaczcie, jaka idealna, jakie dwie idealnie linie pod skosem. Czy wy to widzicie? W farmingu da się robić linie pod skosem. Ja się aż normalnie zdziwiłem, jak to pomalowałem. Bo tak to ja nigdy nie robiłem linii pod skosem aż takich idealnych, bo zawsze mi to wychodziło tak źle. Źle po prostu, no nie? To jest pierwsza linia, która mi tak dobrze wyszła. No dobrze, ale teraz mój pracownik już skończył robotę, więc teraz sobie do niego wsiadłem i muszę sobie teraz ten opryskiwacz odstawić. I sobie go odstawię tutaj, w tej nowej wiacie, w sumie podwójnej wiacie, bo tu jest jedna wiata oraz druga, tak nachodzą na siebie. I wygląda to jak jedna wielka, ale to są dwie oddzielne z podstawki gry, po prostu połączone. No dobrze, a teraz ja tutaj pochodzę sobie trochę po gospodarstwie i wsiadam sobie do mojego Landiniego. A po co wsiadam do Landiniego? Po to, żeby z niego od razu wysiąść. Tak, sens. I widzę tu, że mamy jakąś fajną przyczepkę, jakiś kombajn do buraków, jakiś header, no i pociąg, ale pociągu to ja tutaj nie mam zamiaru budować. Jak na razie. Nie wiem, może to coś zmieni, ale to tak mi się, tak podejrzewałem, że tamten świat się popsuł z tego pociągu. I tak mi się coś wydaje. Że po prostu tamten świat mi się popsuł z powodu zbudowania linii kolejowej. I to jest chyba jako takie jedyne wytłumaczenie normalne, bo jak ciebie niby miał inaczej świat zepsuć, bo ja nie rozumiem. No ale już zostawmy tamten świat, mamy tutaj teraz nowy, lepszy jak dla mnie teraz, bo tamten to w sumie był taki trochę nieudany, tak wam mogę powiedzieć, że tam trochę tych rzeczy nie powychodziło, jak tam budowałem, no ale trudno. Mamy teraz drugą, lepszą serię jak dla mnie, ona też ma nawet dobre wyświetlenia, więc chyba wam ta seria się nawet podoba. I nawet dajecie łapki w górę z tego, co ja się dziwię. No właśnie, jeśli mówię już o łapkę w górę, to możecie w sumie zostawić ją, jeśli oglądacie do tego momentu i się wam to podoba. I będę wtedy wiedział, że mam więcej takiej serii nagrywać, no i po prostu, żebym ten kanał się nie zmieniał. No, a ja sobie tutaj będę trochę budował, bo muszę tutaj trochę zrobić przemeblowanie z tymi szklarniami. Będę musiał sobie tutaj przestawić, bo tutaj mam zamiar zrobić sobie drogę. Taką dojazdową, więc ja tutaj będę się teraz bawił w przekształcenie terenu, bo mi tutaj trochę tak nie wyszło. I zaraz zobaczycie. No właśnie. Bo odcinek z No Man's Land, to ten odcinek wyjdzie w poniedziałek, tylko to nagrywam w piątek. I ten odcinek z czwartku ma 6 łapek w górę. Czyli 6 osób zostawiło łapkę w górę. To wam naprawdę dziękuję. Nawet nie myślałem, że tak wam się ta seria podoba. No jeśli wam się podoba, no to świetnie. Będziecie mieć więcej tej serii. No. Ja sobie teraz tutaj linię tylko dorobię. I zaraz będziemy... I zaraz po prostu ta droga będzie gotowa do jazdy. No więc ja sobie teraz tutaj... Dokończę linię, pięknie, i teraz tylko trzeba tą trawę tutaj zamalować. I tutaj jeszcze tylko trzeba tą, właśnie tutaj po tej stronie teraz trawę namalować, a nie zamalować. Więc już będzie tutaj ładnie. No więc jeszcze tutaj tylko ten ostatni kwadracik do zamalowania. I teraz tylko trzeba pobawić tutaj trawą. No, te drzewka sobie tutaj chyba zostaną, bo nie mam zamiaru ich usuwać, bo w sumie po co. Ale żebym sobie teraz ten teren popsuł normalnie. No nic, będzie trzeba go tutaj wygładzić jakoś. Coś mi to nie jedzie. No jeszcze się sklep tutaj popsuł. Nie no, świetnie. Teraz chyba sobie po prostu wyrówna to do jednego poziomu. I tutaj w sklepie też będzie trzeba naprawić ten teren. Bo to nie jest jakaś tutaj, nie wiem, płyta jakaś czy coś. To jest po prostu teren zwykły, podniesiony. Przez właśnie tego twórcę mapy. No i właśnie to się da przekroczyć, jak się ma się odpowiednie mody. Bo normalnie to tam jest zablokowane to. Tam się nie da normalnie tego przekształcać. No ale no już. Naprawiłem i jest świetnie. Teraz tylko tutaj trzeba zamawiać tą drogę jakąś dziwną. Ja chyba, nie wiem, czy ja ją robiłem, ale nie, to jest chyba już z podstawki gry. Znaczy, z podstawki tej mapy. O. No ale nie wiem. To już nie wiem. No jest, ja sobie tutaj jeszcze naprawię kilka moich błędów, które kiedyś zrobiłem. I teraz już jest ładnie. Drogę mamy ładną zrobioną. I teraz tutaj będzie trzeba zrobić szklarnię. Żeby było... No żebym po prostu te szklarnie miał i miał z czego zarabiać, bo w sumie tak naprawdę ja się utrzymuję tylko z tych szklarni. Z tego co właśnie wygląda na to. Bo z nich zarabiam miliony. Bo tutaj mi to drzewo przeszkadza, Jezus. Co to drzewo tam robi, przepraszam bardzo. Co to drzewo tutaj robi? Proszę mi stąd iść. Dziękuję. No. I teraz sobie po prostu sobie gadam. I teraz sobie pojadę moją ciężarówką z tą przyczepą z jęczmieniem. 58 tysięcy litrów. Jęczmienia właśnie tego i wsypę sobie go do młyna. Tylko coś tutaj tak w drifta wpadłem, normalnie złamałem się w pół, no ale już udało mi się wyjechać i teraz wysypujemy to pięknie.
Teraz tam jęczmień będzie się przetworzony na mąkę i będziemy z tego zarabiać. Nie wiem, czy ja postawię sobie może jakąś piekarnię sobie. No w sumie to nie byłby głupi pomysł, żeby postawić sobie piekarnię. Ale jeśli chciałbym piekarnię, to na pewno muszę zrobić sobie większe pole i więcej jęczmienia. Albo jakieś tam owce na przykład. Czy pszenicy. Ale chyba najbardziej się opłaca jęczmień. Albo pszenica, nie wiem. Może. O, to już na to w kolejnym. Na kolejnym polu, to sobie zrobię w przyszłości, to posieję sobie pszenicę, żeby było do tego młyna. No, już mamy plany na kolejne dwa odcinki, na przykład. Może bym ja ten teren tam wygładził, jakoś te drzewa tam usunął skądś, na przykład. No to tam na pewno trochę zajmie. No, więc już mamy plany na kolejne odcinki. Więc ja sobie teraz tutaj zrobię tylko ten teren. Pomalam sobie taką teksturą gravela z trawą, żeby to tak wyglądało, że to jest takie trochę starcze. No i teraz już tylko zostało mi trawa do pomalowania i zrobienia jakiegoś płota. Ponieważ to nie może być tak po prostu zostawione sobie na polanie, żeby tu każdy sobie mógł wejść. To musi być jakoś ogrodzone, no nie? Przecież co to ma być, że tutaj każdy może wejść. Tu musi być to ładnie ogrodzone. Więc wybierzemy sobie teraz jakiś ładny płot. Może sobie wybiorę z tego polskiego dodatku. No chyba jak, chyba tak. Zaraz zobaczymy. Ten płot jest nawet ładny, ale nie wiem. Zaraz zobaczymy jaki wybiorę. Uwaga, to są takie zbyt ładne i zbyt nowoczesne jak na te szklarnie. Tutaj mamy jakiś taki niski, to jakiś taki za stary. No to chyba wejdziemy w ten płot. No on jest nawet ładny. Więc sobie tylko teraz tutaj trzeba zbudować. Jeszcze trzeba jakąś tutaj bramę zrobić, żeby tu się dało wjechać. Jeśli bym tu w ogóle miał po co wjeżdżać. Ale już na przyszłość niech będzie, jeśli coś bym miał zrobić tutaj. No, i trochę mi to krzywo wyszło, ale już niech tak będzie. Już niech tak zostanie, po co mam to zmieniać. No, więc tylko teraz tutaj zrobić wjazd i już jest pięknie. No dobrze, a ja teraz muszę sobie tutaj odczepić tą przyczepę i pojechać tą ciężarówką po moją beczkę z wodą. Po co tak? Nie wiem, po prostu muszę tą ciężarówkę odstawić po prostu, żeby ona tak sobie tam nie stała przy tym młynie, więc sobie tutaj teraz szybko wycofamy i już sobie tą ciężarówkę tu zostawię. A teraz przejdziemy sobie do kolejnej czynności, którą będzie, zaraz zobaczycie, wsiądę sobie tylko do mojego landiniego. Chyba to był landini. Tak, chyba tak. I sobie go tutaj gdzieś odstawię. Mam nadzieję, że po prostu nie będzie mi przeszkadzał. Jeszcze sobie teraz te header będzie trzeba przedstawić. I zaraz zobaczycie, co ja tutaj będę robił. Znaczy pewnie już wiecie, co ja będę robił, bo pewnie widzieliście miniaturkę. No ale jeśli ktoś nie widział, to niech zostanie trochę tutaj tak w niepewności. I tak w niewiedzy trochę. No, więc headery odstawione. Teraz tutaj sobie zburzę tą moją cieślę. Niestety, ale trochę tych desek straciłem, ale już... Wśród tymi deskami też tak dużo tam tego nie było. Tam może było 10 tysięcy litrów. Zawsze tak dużo nie było, no błagam was widzowie. Ja się teraz zbiję powietrze. Tutaj była pierwsza część miniaturki. Proszę bardzo. I teraz sobie przejdziemy do budowy mojego pierwszego domu na tej serii. W tej serii. I teraz trzeba sobie go jakoś tutaj wybrać. Może taki, nie. Coś taki za niski, taki za szeroki. Nie, coś mi się tak nie podoba. Ten jest chyba taki najładniejszy, ten nie, no to chyba sobie wybierzemy ten. I on ma taras, i on ma balkon, i on ma wszystko. Więc sobie go tutaj ładnie postawimy i teraz będzie trzeba tylko ładnie pomalować go. No więc tutaj sobie zrobimy jakiś chodnik, taki dookoła domu, żeby wiedzieć, że tu można chodzić normalnie, a nie po trawie. Po czemu niby mam chodzić po trawie, jak mogę sobie pomalować tutaj chodnikiem i nie chodzi po tej trawie. Więc sobie tutaj rachuciach pomalujemy, no. Teraz będzie trzeba sobie tutaj tylko ładnie to ozdobić jakoś. Więc sobie poszukamy jakiś tutaj ozdób. Zaraz sobie jakąś tutaj wybierzemy. Poszukamy sobie tutaj może taką skrzynkę elektryczną sobie postawimy. Proszę bardzo, żeby elektrycy wiedzieli, gdzie ma skrzynkę. Może sobie jeszcze takie nie wiem, co to jest, takie bujane krzesło, tak dla mnie to jest coś takiego. Teraz sobie jeszcze postawię takie, nie wiem, co to jest sobie, to jest jakieś takie półeczka z drewnem. Miejsce na drewno, o, coś takie. Postawię sobie jeszcze kilka kwiatków. Proszę bardzo, żeby było ładnie. Jeszcze będzie trzeba tutaj zbudować na pewno jakiś parking, bo mam zamiar w przyszłym odcinku sobie kupić jakieś auto, a w sumie nie kupić, tylko wypożyczyć, bo tutaj, znaczy niby stać mnie, ale po co mam marnować jeszcze tyle pieniędzy. Wolę sobie to potem wykupić, niż mam to od razu kupować, bo mam tego modalistu on. To daje właśnie coś takiego, że możemy sobie teraz jakby wziąć ten maszynę w leasing, a potem sobie na przykład je wykupimy. Więc to jest naprawdę świetne. No dobrze, ja sobie tutaj postawiłem parking, to teraz trzeba do niego zrobić jakiś dojazd. Więc sobie zrobimy tutaj z takiego asfaltu
żeby tutaj tak na bogato było. No więc sobie tutaj zrobimy i teraz jak ten wjazd zrobić? Chyba tak na wprost zrobimy, no nie? No po co tutaj masz to skręcać, skoro może być na wprost? No, więc teraz już jest wjazd zrobiony i teraz można tylko tutaj dodać jakieś kolejne ozdoby. A takimi ozdobami będą na przykład jakieś tutaj kwiaty, na przykład tutaj, za tym parkingiem tutaj, żeby było wiadomo, że tam dalej nie można wjechać. Jeszcze sobie postawimy jakieś kolejne może zaraz kwiatki, ale co zobaczymy. Poszukam sobie jeszcze kilku ozdób. Na pewno sobie jeszcze postawię jakiś parasol, tylko może taki złożony. O, pięknie. Może sobie jeszcze jakieś tutaj kilka ozdób poszukam. Tutaj mam coś takiego na beczki. Beczki, Boże, na butle z gazem. Jeszcze sobie postawię jakąś kosiarkę może. Kupię sobie jakąś kosiarkę. Pięknie. Jeszcze sobie tutaj kilka rzeczy poszukam. Może jakieś śmietniki by się przydały w sumie. Bo gdzie mam w sumie śmieci wyrzucać? My sobie postawimy tutaj na przykład trzy takie. O, raz, dwa, trzy. Pięknie. I sobie jeszcze poszukam jakieś rzeczy. Jakieś tutaj skały, są jakieś tutaj dziwne ozdoby. O, bałwan. No, na pewno się przyda na gospodarstwie. No, więc postawione. Jeszcze sobie poszukam ozdób. O, tutaj mamy jakieś takie fajne barierki. No, więc sobie tutaj postawimy kilka. Znaczy w sumie kilka, dwie tutaj się zmieszczą. Żeby było wiadomo, że tam dalej nie można pojechać. I żeby po prostu nie było można pojechać. No, więc jak na razie to chyba tyle, albo jeszcze nie, bo czekaj, przecież tu się da normalnie na ten chodnik wjechać, więc trzeba to jak najszybciej naprawić. Więc trzeba tu sobie postawić jakieś kwiatki, żeby było wiadomo, że tam nie można wjechać na ten chodnik. No, i teraz jest tylko wiadomo, że można jechać tylko do przodu, albo tylko do tyłu. Pięknie. Jeszcze sobie postawimy kilka latarni, dokładnie cztery. Jeszcze sobie postawię może jakiś tutaj taki mini domek. Pięknie. I sobie jeszcze tutaj teraz to ogrodzimy. Mam zamiar tu jeszcze postawić jakieś drzewka, żeby tu było ładnie. Chyba ten płot nawet wybiorę, albo trochę inny. Ale nie, chyba tamten wybiorę, zaraz zobaczymy. Tutaj taki za wysoki, tutaj taki inny. Nie, tutaj wszystkie takie średnie są. I więc chyba wybiorę sobie ten, o. Bo on jest taki najładniejszy dla mnie. Więc sobie tutaj zrobimy takie, jakby taki działkę. Pięknie. Tutaj sobie postawimy teraz płot, żeby tu było wiadomo, gdzie jest mój teren na ten dom. Nawet dość dużo tego terenu jest, no ale to ja sobie będę żałował, no nie? Teraz trzeba tylko postawić jakąś bramę, no żeby było tylko równo, nie tak jak tam przy tych szklarniach. Pięknie, postawione. Teraz można tylko sobie tutaj zakończyć ten płot i już będzie pięknie. No, i tak wygląda mój dom, ale coś mi tu właśnie było za pusto, więc sobie postawię kilka drzewek zaraz. Tutaj sobie jeszcze szukałem czegoś, czy tutaj przypadkiem czegoś nie ma, ale nic nie znalazłem, więc postawimy sobie jeszcze kilka drzewek. Postawimy sobie tutaj jakieś świdoliwy, czy jak to tam się nazywa. Nie, to jest to są chyba śliwoświdy, coś takiego. Nie umiem tej nazwy w ogóle. Razem wymówiłem, ale dalej już jej nie umiem wymówić. Nie, to jest ciężka nazwa. Kto to w ogóle wymyślił? Po co to tak te utrudnia życie? O matko kochana, co to jest? Aha, to są takie belki po prostu. No ale tego raczej tutaj nie będę stawał, bo to jest przecież mój dom. Po co mi to przed domem, no nie? Mój dom ma być ładny, a nie z belkami przed moim domem. No dobrze, a jeśli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, ja sobie tu jeszcze dodam takie znaki. Możecie sobie wbić na poprzednie odcinki na przykład. No i nie wiem co jeszcze. No nie wiem, no zobaczcie jak ten dom ładnie mi wyszedł. Jeszcze sobie tutaj tylko przejdziemy, tak sobie przelecimy ten dom tutaj dookoła. Zobaczcie jak tutaj ładnie wyszedł. No, ja sobie tutaj w przyszłym odcinku kupię jakieś auto, a to dopiero w przyszłym odcinku, więc zostawcie w ogóle subika z dzwoneczkiem, wbijcie na poprzednie odcinki i jeszcze z wami żegnam, cześć!